Cześć. Mamy godzinę 9:30. Jest środa, 3 dni przed zawodami. Jestem jakieś 3 godziny po śniadaniu i zaczynam odpalać ładowanie, które będzie bardzo spokojne i zacznę od tostów. Więc jedziemy. Ja mam taką taktykę, że nie objadam się w opór na raz, tylko jem małe porcje, ale dosyć często, cały czas podjadam. Jeśli zjem, poczuję głód, znowu jem. Na śniadanie drugie, czyli wjeżdżają 4 tościki, zaraz ser i jakaś szyneczka, źródła tłuszczu również. Dobra, czyli kolejny ładunek. Byłem w ogóle w Piotrze i Pawle, kupiłem banany. Nie pamiętam, kiedy jadłem banany, chyba z 2 miesiące temu. Więc sobie je włożę do lodówki i coś fajnego później z nich zrobię sobie. Z Jani kupiłem takie, w Piotrze i Pawle są z wystawki, zawsze połowy taniej. Są takie żółtawe i bardzo słodkie, mają dużo cukru. Do tego ser dokupiony, wędliny, masło orzechowe, wafle kukurydziane. Niech wiedzie 40 gram. Mam takie wafle ryżowe, będę sobie je podjadał. Jest ich dużo, więc będzie też fajna uczta, jak dla mnie, i się troszkę podelektuję. Zrobiłem sobie małą drzemkę i teraz wstaję, zbieram się na treningi personalne i robię sobie posiłki na resztę dnia, a właściwie 2 posiłki. Będą to ziemniaki i kurczak, czyli raczej normalny obiad. Normalnie 250 gram, 200 gram kurczaka. Teraz 150, nie potrzebuję tyle białka, ale chcę jakoś przyzwoity posiłek zjeść, więc będzie i białko. Jestem po małym treningu pozowania. A to są moje kolejne posiłki. Lecę do Adrii na treningi personalne i mam po prostu 2 razy ziemniaki, 300 gram, 150 gram kurczaka w oliwie na spokojnie i zobaczymy, jak będzie dalej. I skończyliśmy z Danielem trening, a ja się biorę za moje ziemniaczki, już jestem głodny jak pies, jak wilk. Dobra, jestem w domu i doładowuję jeszcze paczkę wafli kukurydzianych i zacznę od banana. Cukry proste, strasznie mnie przycina, podejrzewam, że insulina mi wyskoczyła i wszystko wciągnęła do mięśni i nie mam nic, więc no, dokończenie treningu z Emilkiem to było jak Mount Everest. Czyli takie zamrożone banany, blendowałem je i mam lody bananowe. Okej, czyli mamy 22:10 i to będzie mój ostatni posiłek dzisiaj, czyli te ziemniaki, które zrobiłem. I cały kładę się spać, bo jestem zajechany na maksa. Czeka mnie długa noc pewnie, latanie na siusiu.